krótka wideo prezentacja roweru elektrycznego Koga Miata robionego we współpracy z Teslą. Jest to rower, który działa na systemie Ion, który ma taki wyświetlacz. Charakteryzuje się też ten system tym, że bateria jest w ramie, a silnik z tyłu. Oczywiście ta bateria jest trochę inna niż, niż standardowo Banan, bo już jest taka trójkątna. Jest to trochę też inny egzemplarz baterii. Rower charakteryzuje się tym, że jest, to, jest ręcznie robiony. Widzimy to po tym znaczku. Generalnie rowery Kogi są to rowery, które są naprawdę dobrze wykonane, też na pewno dobrze wyposażone. Ten egzemplarz ma m.in. hydrauliczne hamulce szczękowe z przodu, więc też bardzo dobrze hamuje. Oczywiście amortyzator z, z przodu, też pod siodełkiem. Z tyłu przerzutka DeOre LX. Osłony na koło, gumy mocujące. Silnik oczywiście też, też z tyłu. W tym egzemplarzu jest akurat taka specyficzna trekkingowa Kierownica. Oczywiście wiadomo, zdania są podzielone. Niektórym się bardziej podoba, niektórym mniej, ale akurat tak jest w tym egzemplarzu. Tutaj też, jak widać, wszystko skóra. Trochę wiadomo, że używane, więc jest już to też bardziej zmęczone. Rower naprawdę jest, jest ładny. To, to trzeba młode, że świetnie się prezentuje. Też całkiem fajnie jeździ. Wiele przyrzutek, więc też można sobie odpowiednio do siebie wszystko poustawiać i, i robić kilometry mojego go zdecydowanie polecić. Jeśli jakoś pomogłem tą krótką recenzją, proszę zostaw suba, a jeśli chcesz go kupić to zapraszam na 4 Tam jest ten rower i inne rowery, które też sprzedaję. Pozdrawiam.